samochód był przygotowywany na targi samochodowe. Dlatego takie oklejenie, żeby to była jako reklama firmy, która zajmuje się oklejaniem samochodów, firma Ubieramy Samochody z Lublina, zaproponowała, żeby auto było ich reklamą. Na to się zgodziłem, jak najbardziej. Okleiliśmy. Samochód był stworzony na targi po to, żeby wygrywać nagrody. Także w ostatnim tygodniu była impreza motoryzacyjna w Lublinie i fakt faktem auto zostało docenione, nagrodę wygrało. Kolejne imprezy są przede mną, a auto musi stać w garażu, ponieważ został mi zabrany dowód rejestracyjny przez policję za oklejenie auta. Auto było stylizowane, tak jak pan powiedział wcześniej, na radiowóz policji niemieckiej. Dowiadywałem się, czytałem przepisy, są przepisy na to, jak radiowóz polski, w co musi być ubrany, jaką folię, że to musi być odblaskowa folia niebieska. Ten samochód takiej nie ma. Kolejny przepis mówi, że w 70% i powyżej folii odblaskowej może być na aucie. Dlatego też nie została nałożona folia odblaskowa w takich ilościach na samochód. Tylko i wyłącznie napis, który nie ma żadnego znaczenia dla prawa polskiego, bo nie ma władzy policaj w Polsce. Miałem wcześniej kontrole policyjne. Policjanci zatrzymywali mnie oczywiście do kontroli jako... No, kontrola techniczna stanu technicznego samochodu. Wszystko było ok. Wszystko było ok, tak? Była normalna kontrola, procedura, sprawdzenie dowodu. Auto jest sprawne. Dziękujemy. Do widzenia. W ostatnią sobotę, mówię, dowód został zabrany za oklejenie.